Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony i tutaj kolejny Audi A6C7. Tym razem mamy 2013 rocznik, silnik 2.0 TDI, oczywiście 177 koni, skrzynia automatyczna, no i przy okazji fajna cecha, bardzo niski przebieg tego pojazdu, bo jest to tylko 155 tysięcy. Jak kupowałem ten samochód, to nie miałem pełnej informacji, tylko wiedziałem, że jest zrobiony serwis przy 153 tysiącach, ale po zakupie zamówiłem sobie raport tutaj z internetu, ze serwisu i tak, przebiegi się zgadzają. Ostatni był w Audi przy 153 i tak ogólnie na bieżąco był serwisowany w ASO. Jeżeli ktoś będzie chciał, po prostu wrzucę tutaj mu na maila ten raport, bo do niej nie dostałem książki takiej fizycznej, bo to się dość często zdarza, że po prostu te auta po 2013 roku już nie mają tej książki, która była standardowo papierowa. Po prostu wpisują to w system, idziecie do auta, do Audi z kluczykiem, oni od razu wiedzą, lub podajecie numer VIN. Przy okazji dodam, że jeszcze auto jest ze Szwecji, widzicie jego tablicę, więc za darmo na rządowej szwedzkiej stronie możecie sobie sprawdzić też jego przebieg. Dalej, co o wizualiach. Jak widać tutaj, alufelgi 18, fajne takie grafitowe, pasują do tego samochodu. Wydech też jest ten lepszy, taki jakby poszerzany, bo też jest taka opcja, że macie tak po prostu gołą, taką cienką rurę. Relingi na srebrno, przyciemniane szyby. Ogólnie samochód prezentuje się fajnie, reprezentacyjnie i to, co w każdym filmie powtarzam, oczywiście bardzo dla mnie ważny system oświetlenia Big Xenon, czyli dzięki temu mamy taki fajny myk jak pasek LED w światłach z tyłu i w światłach z przodu. No oczywiście czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, kierunkowskazy w lusterkach. Ogólnie fajna sprawa. Przy okazji jeszcze dodam, że przed przyjazdem do Polski za granicą zrobili 4 sztuki tarcz wraz z klockami. Myślę, że tutaj to zobaczycie. Podejdę bliżej. Praktycznie widać, że jeszcze tutaj jest znówka tarcza. Co wnętrze? Wnętrze też Wam zaraz pokażę. Oczywiście są sporty fotele, tak żebyście widzieli z daleka. Fajnie się to prezentuje i jeździ na tym naprawdę wygodnie. Cóż, myślę, że to na razie tyle i zaraz jeszcze sprawdzę, czy auto ma hak. Zatem nagrajmy wnętrze pojazdu, bo o serwisach już Wam wspominałem. Przyciski z lewej strony do deregulacji szyb, oczywiście z chromowaną obwódką. Tak samo przechodzimy dalej. Tutaj do przycisku od regulacji lusterek. Są one podgrzewane też z chromem. Tutaj pokrętło od świateł to samo. No i dalej. Ekran. Ekran bardzo fajny, bo jest kolorowy. Potrafią być też wersje bezkolorowego, takiego jest czarno-biały. Według mnie fajnie tutaj nam, że tak powiem, odświeża wnętrze pojazdu, wygląda to auto bardziej nowocześnie, no i też jest dużo bardziej czytelny. Tutaj kierownica, mamy na niej możliwość obsługi, że tak powiem, tutaj wszystkich pokładów systemowych na liczniku oraz tutaj na wyświetlaczu. Manetka od tempomatu, wyświetlacz, który Wam przed chwilą pokazałem, tutaj mamy pokazany taki system Audi Drive Select, czyli możemy sobie ustawić, jak auto ma się zachowywać, reagować na gaz i jak ma działać wspomaganie. Na dynamiku jest to oczywiście auto żwawsze i bardziej takie, kierownica jest trudniejsza, czy tam stawia większy opór, a na komforcie jest mięciutko, jedziemy sobie jak takim lekkim poduszkowcem dalej. Tutaj multimedia i klimatyzacja. Mamy przycisk do wyłączania czujników parkowania oraz wejście na dwie karty SD i oczywiście wyłączenie to start-stopu. Fotele podgrzewane oraz klimatyzacja dwustrefowa. Jest tutaj wersja bez popielniczki, tylko ze schowkiem. Tutaj oczywiście też obsługa dalej komputera, auto hold, nic szczególnego. Tu mamy pod tym cup holder, podłokietnik, a w podłokietniku jest jeszcze auksik. Tutaj fotel pasażera, z tyłu mamy fotele dla pasażerów, którzy siedzą z tyłu. No i Sofix, też bardzo ważna rzecz. No i oczywiście warto wspomnieć, że lusterko też jest tutaj, nie wiem czy się złapie, może zrobię tak ręką,
jest z tym fotochromem, gdzie ktoś zjedzie za nami, po prostu samoczynnie się ściemnia. No i pokażę jeszcze fotel mój, też wygląda dobrze, nie ma w nim dziury, więc wszystko jest w porządku. Cóż jeszcze warto dodać, że auto u mnie jest przede wszystkim opłacone, możecie dokupić do niego gwarancję na rok czasu, więc fajna opcja, jeżeli ktoś się boi jakichś tam napraw. Przy okazji jeszcze dodam, jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę go dowieźć na lawecie lub też dla klienta zarejestrować. No i cóż, polecam Wam jeszcze wejście na mojego Instagrama mafkarauta, subskrypcję mojego kanału na YouTubie oraz lajka na filmie i zadawanie pytań, bo zawsze możecie coś trafić przed innymi klientami, jakiś fajny samochód i zobaczyć sobie go u mnie dokładnie na filmie. Pozdrawiam, hej!